Za nami drugie targi inwestycyjne aglomeracji tarnowskiej. To wydarzenie skierowane do inwestorów, deweloperów i architektów oraz wszystkich, którzy poszukują lokalizacji dla swoich zamierzeń inwestycyjnych. Zaprezentowany został potencjał inwestycyjny Tarnowa i gmin aglomeracji tarnowskiej. Rozwijamy tę współpracę. Już mamy uporządkowaną informację o terenie. Oferty, które każda gmina posiada, są łączną dla całej aglomeracji ofertą. Więc jeżeli ktoś pójdzie do Lisiej Góry, dowie się, jakie są grunty w Lisiej Górze, ale dowie się, jakie są w Tarnowie, jakie są w Żabnie, w Wojniczu. Gmina Lisia Góra nie posiada własnych terenów, posiadają je prywatni mieszkańcy. Jest duże zainteresowanie tymi terenami. Te tereny są usytuowane przy drodze wojewódzkiej, krajowej i przy węźle zjeździe na autostradę. Gmina, wójt gminy jest po wstępnych negocjacjach. Chodzi tutaj o budowę skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej. Jeżeli to skrzyżowanie w przyszłym roku by powstało, otworzylibyśmy te tereny dla prywatnych przedsiębiorców, którzy mogliby uzyskać warunki zabudowy i pozwolenie na budowę i budować tam własne fabryki, przedsiębiorstwa czy po prostu zakłady. Jednym z podstawowych założeń aglomeracji tarnowskiej jest współpraca między gminami i miastem polegająca na wzajemnym podsyłaniu inwestorów, jeśli dana gmina lub miasto z jakichś względów nie kwalifikują się do przyjęcia takiego inwestora. Cały ten pakiet, który Państwo widzicie, jest właśnie pakiet informacyjny, jest opracowany przez zespół Urzędu Miasta. To pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego przygotowali ofertę dla naszych sąsiednich gmin. Zrobiliśmy to w takim poczuciu współodpowiedzialności, ale też nadziei, że jak dopracujemy szczegóły informacyjne, to każdy, kto zaglądnie do jakiejkolwiek gminy, która jest w porozumieniu, otrzyma informację pełną, kompletną, również o możliwości samego miasta. Bez tej aglomeracji też jest mniejsze możliwości promowania się. W związku z tym aglomeracja na pewno wpływa bardziej na to, że promujemy się. Bardzo mi się podobała ta broszura, gdzie byliśmy wszyscy jako aglomeracja zaprezentowani, bo jak do mnie przychodzi przedsiębiorca, to ja ją pokazuję. Ma do wyboru, bo po pierwsze ma tereny, czy go interesują, odległość terenów, położenie, ale również ma cenę, bo tam są wstępnie ceny podane. W związku z tym, jeżeli chce na przykład kupić taniej grunt, a zrealizować inwestycje, to pokazujemy. Wielu ludziom, którym przekazałem to przedsiębiorcom, którzy u mnie byli na rozmowach, jak im przekazałem, to byli bardzo zadowoleni, że jest taki materiał, że mogą się z nim zapoznać. Podczas targów prezentowane były również prace dyplomowe studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przedstawiające wizualizację zagospodarowania terenów inwestycyjnych Tarnowa. Żłobek, chodniki, drogi i kanalizacja to obecnie priorytetowe inwestycje w gminie Lisia Góra. Mowa m.in. o żłobku w Lisiej Górze, który już niebawem zostanie oddany przez wykonawcę. Także o chodnikach w Brzozówce i Zaczarniu. Żłobek rzeczywiście w grudniu otwarcie, jesteśmy na ukończeniu, trwają prace w zasadzie ostatnie szlify, szykujemy się do odbiorów, ale nie tylko żłobek, kończymy przebudowę gruntowną, w zasadzie budowę nowego chodnika wzdłuż drogi krajowej na Brzozówce. Za chwilę rozpoczynamy budowę chodnika tak długo oczekiwaną na Zaczarniu przy drodze powiatowej. Dosłownie za kilka dni rozpoczynamy przebudowę skrzyżowania na drodze krajowej, gdzie pojawi się lewoskręt na Kobierzyn. Bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, jest na nim wiele zdarzeń drogowych. Poprawi się tam znacznie bezpieczeństwo. Powstanie tam nowoczesne przejście dla pieszych, które ma zwiększyć bezpieczeństwo. Natężenie światła, które oświetla samo przejście dla pieszych, i teren bezpośrednio wokół będzie się zwiększało, im bliżej piesi będą tego skrzyżowania, także taki dosyć nowoczesny system, który jest dopiero wdrażany przez Generalną Dyrekcję. Jesteśmy jednym z pierwszych miejsc, gdzie udało się to wynegocjować, żeby u nas takie oświetlenie przejścia dla pieszych powstało. Przypomnijmy, że gmina Lisia Góra otrzymała 2 miliony dotacji na budowę i modernizację dróg w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Szczypiorniście SPR-u Tarnów zmierzą się w weekend z ekipą KS-SPR Końskie. Tarnowianie w ostatnim meczu przegrali z Olimpią Piekary Śląskie 36-30. Najbliżsi rywale tarnowian z kolei wygrali na swoim parkiecie z MTS-em Chrzanów 30-23. W tabeli obie drużyny mają po tyle samo punktów, jednak końskie mogą pochwalić się lepszym bilansem bramkowym, co daje im 6. pozycję. Tarnowianie plasują się na 9. miejscu. Początek sobotniego starcia na hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie o godzinie 18:00. Drużyna MUKS 18-11 Unia Tarnów podejmie na własnym parkiecie Klub Koszykarski Uniwersytet Rolniczy Kraków w ramach trzecioligowych rozgrywek. Tarnowianie zmierzą się tym samym z liderem tabeli. Mam przyjemność zaprosić tym razem tylko na niedzielę, na mecz trzeciej ligi, gdzie spotkają się dwa zespoły, obecnie lider trzeciej ligi, czyli Uniwersytet Rolniczy Kraków, no i nasz oczywiście zespół MUKS 18-11 Unia Tarnów. Mecz odbędzie się w niedzielę najbliższą, godzina 17:00 i zapraszam jeszcze raz gorąco wszystkich na to na pewno arcyciekawe spotkanie. Dodam jeszcze, że w tym dniu również po raz kolejny podczas meczu będzie zbiórka tak zwanej symbolicznej cegiełki dla naszego Adasia, który jest chorym dzieckiem i gramy też dla niego, no a podczas meczek, już mówiłem, będziemy prowadzić zbiórkę. Początek spotkania na hali Miejskiego Domu Sportu w niedzielę o godzinie 17:00.